Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. I shall have what I need. Any day now, any day now. By faith, it's coming to me. Any day now, any day. Intensywnej pracy blisko 300 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych pod okiem międzynarodowych instruktorów przygotowywało się na wyjątkowy koncert finałowy 12 warsztatów gospel w Sieprawiu. Tegoroczne warsztaty trwały od 9 do 12 lutego, a organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu oraz Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu. Niedzielny wieczór w Sieprawiu to wspaniale przygotowana uczta wokalno-instrumentalna, uczta o charakterze duchowym. W tym roku przyjechało na warsztaty około 270 osób. Było zapisanych ponad 300 osób, ale grypa zdziesiątkowała niestety niektóre osoby, musieli wyjechać. Natomiast jak zwykle, co roku pomagają nam instrumentaliści, którzy właściwie już od kilku lat bardzo chcą być tutaj, więc mamy już taką stałą ekipę, nie, czasami się tylko zmieniają. We wspaniałej aranżacji Szymona Markiewicza, który jest kompozytorem, przyjacielem zespołu Angelii, gra również z moim zespołem. Natomiast jeśli chodzi o instruktorów, to przyjechali już znany nam Colin Wassel, i Colin Williams, który, jak widzieliśmy, również jest bardzo charyzmatycznym instruktorem. Ważne jest w tych ludziach to, że oni żyją tą muzyką i gospel jest ich po prostu życiem. Tak jak już od wielu lat moim. As Colin says, we have... I'm Colin number one, okay? Ja jestem Colin numer jeden. As Colin number two. To jest Colin numer dwa. I came to Poland first. Ja przyjechałem do Polski wcześniej. I'm the goddaddy, okay? Ja jestem ojcem chrzestnym tutaj. So, we have some wonderful songs. Mamy wspaniałe piosenki. And we want you to be a part of the concert. We want you to worship with us and to sing along with us and to praise the Lord with us. Chcielibyśmy, żeby Państwo razem z nami wychwalali Boga. Sun, yeah, what a shall be I already. Gospel to dobra nowina, to pełen emocji śpiew na chwałę Pana, to miłość, która zapiera dech w piersiach. O tym mówili charyzmatyczni instruktorzy śpiewu, którzy porwali do wspólnego wielbienia zarówno uczestników, jak i licznie zgromadzoną publiczność. Biblia mówi: Trust in the Lord. Ufaj Panu. With all your heart. Całym swoim sercem. And lean not to your own understanding. I nie ufaj własnemu rozumowi. But in all your ways, ale we wszystkim to, co robisz. In everything you do, we wszystkim, co robisz. Acknowledge the Lord, uznawaj Pana. And he will direct your path. A On poprowadzi twoje ścieżki. Sometimes it's not so easy to do. Czasami to nie jest takie proste do zrobienia. We sing about this God. Śpiewamy o Bogu. We speak about this God. Mówimy o Nim. And we even pray to this God. I modlimy się do Niego. But when things don't go right, ale kiedy coś jest nie tak, we forget God. To zapominamy o Nim. But the song says,
I'll never leave you. Ale ta piosenka mówi, nigdy cię nie zostawię. I'll fight your battles. Będę walczyć twoje bitwy. Because I am the great I am. Bo ja jestem tym, który jest. If you will only trust me. Jeżeli tylko mi zaufasz. I'll never leave you. Inicjatorką warsztatów gospel w Sieprawiu jest Ewa Kapelska-Słysz. Proszę powiedzieć, co Pani dało to dzisiejsze spotkanie? Jakie odpowiedzi pojawiły się w Pani głowie? Że po raz kolejny warto było, że to nie jest moje dzieło. Jak tutaj usłyszeliśmy dużo pochwał, jest mi bardzo miło, ale to nie jest moje dzieło. To naprawdę jest dzieło Boże i mówię to ze szczerego serca, z takiego przekonania ogromnego, że to jest właśnie dzieło Pana Boga, to co tutaj się dzieje, to co się tutaj tworzy. Przed chwileczką usłyszałam to również od uczestników. Proszę powiedzieć w takim razie, dużo młodych ludzi można zaobserwować, którzy chętnie tu przyjeżdżają. Co tym młodym ludziom tu w Sieprawiu chcecie dać na przyszłość? Przede wszystkim to, co od nich przed chwileczką usłyszałam, że dostali mnóstwo przyjaciół. Takich przyjaciół, którzy są właśnie w dobrych relacjach z Panem Bogiem. Że po ostatnich warsztatach, kiedy przyjechali pierwszy raz, okazało się, że wokół nich znajdują się sami dobrzy ludzie i że to oni tą energią emanują i przyciągają tych dobrych ludzi. Na niepowtarzalną atmosferę koncertu wpływ miała wyjątkowa orkiestra i aranżacje muzyczne, za które odpowiedzialny był Szymon Markiewicz. Przygotowania były dosyć pracochłonne, ponieważ mieliśmy dużo materiału trudnego i trzeba było opanować go w ciągu właściwie 2 dni. Więc były przygotowania zarówno z mojej strony poczynione, czyli sporządzenie aranży i jakby, sporządzenie jakby ekipy, która zagra, prawda, w tym roku, ale też wybranie repertuaru, czyli uzgodnienie z instruktorami, które piosenki będą w tym roku. I myślę, że też, żeby to tak zabrzmiało, jak Pani powiedziała, to też wymaga wiele pracy. To nie jest tak, że my tak się skrzykniemy, przyjdziemy i zagramy. Myślę, że dużo osób miało na to wpływ, nie tylko ja. Ja jakby zajmowałem się tylko jakby wybraniem, przygotowaniem, zaaranżowaniem, ale także podejściem muzyków, atmosfera sama, prawda? Czyli nie tylko czynniki muzyczne same dla siebie, ale jednak wynikające z atmosfery, która panuje, dały taki piękny owoc. Państwo, powiedzcie, podzielcie się, jak wrażenia z tego koncertu? Wrażenia niesamowite, nie do opisania, bardzo fajne. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Naprawdę, bardzo ładnie, potwierdzam to żonę, wypowiedź. A co Państwu dały te przeżycia, właśnie zobaczenie, jak młodzi ludzie przygotowali się, tą energię, poczuliście ją Państwo? To jest duża praca, przez 3 dni praktycznie tutaj pracowali i myślę, że zbliżyło nas do Pana Boga, tak można było się nasycić tą muzyką piękną, bliskości Bożej, opatrzności. Chyba 5. albo 6. z kolei koncert. Przychodzimy tu co roku, dzieci śpiewają w chórze, my się bawimy, ale to nie jest tylko zabawa, to jest modlitwa, to jest przeżywanie wspólnie radości, to jest dzielenie się swoim smutkiem, to jest czas taki, kiedy po prostu ładujemy swoje akumulatory na kolejny rok. Muzyka gospel, no przede wszystkim to jest taki pewien rodzaj modlitwy, takiej modlitwy prosto do Niego, która jest naprawdę piękną formą. No przede wszystkim spełniony jestem. Świetna zabawa, ale też wspaniałe świadectwo. No to mój 5. raz, więc
co rok jest wspaniale, co rok jest, nie można powiedzieć, że lepiej, ale jest po prostu, to jest niezapomniane przeżycie i no, będziemy tutaj wracać. Byłam pierwszy raz na tych warsztatach, to było dla mnie coś naprawdę cudownego. Przede wszystkim ta taka wspólnota, ten wspólny śpiew, wspólne wielbienie Boga, to było naprawdę cudowne, że wszyscy razem mogliśmy Go wielbić, chwalić i to dało mi też takie, podbudowało mnie na pewno, zbliżyło mnie do Niego, dało mi wiele wskazówek i bardzo się cieszę, że mogliśmy wszyscy razem chwalić Go i śpiewać na Jego chwałę. Muzyka jest jedynie takim nośnikiem i jest takim jakby elementem zachęcającym. Natomiast w tej muzyce jest coś więcej niż tylko muzyka, niż treść muzyczna. To jest treść głęboka, treść taka biblijna. I to jest właśnie to, chciałem też, żeby młodzi nie tylko wyjechali, wrócili z tych warsztatów z takim właśnie biblijnym, z takim biblijnym zainteresowaniem. Na zewnątrz zimna, a tutaj bardzo gorąco, ale myślę, że dzięki Wam, dzięki uczestnikom warsztatu, którzy co roku wybieracie się praw, bo myślę, że część osób już kolejny raz przybyło tu na warsztaty i wybrało zamiast końca karnawału, zabawy, wybrało warsztaty się prawił, by czcić Pana Boga i wielbić Pana Boga. Dziękuję Wam za to. Dziękuję tym, którzy po raz pierwszy przyjechali i mam nadzieję, że nie ostatni. Dokonało się. Warsztaty gospel w Sieprawiu przeszły do historii, zapisując się złotymi nutami na mapie ogólnopolskich wydarzeń artystyczno-duchowych. Wszystkich gorąco zachęcamy do przyjazdu, by przyszli i chwalili Pana Boga pieśnią, muzyką. Zapraszam.